Panie pośle, proszę powiedzieć, co pana cieszy po tych pierwszych wynikach sondażowych, a co martwi? Mnie cieszy, że jesteśmy w grze. W poprzednich wyborach samorządowych nas nie było, dlatego że nie istniała jeszcze Konfederacja. Konfederacja zaistniała i już to samo wpłynęło na kształt sceny politycznej. Już nie jest tak łatwo wszystko zmierzyć, zważyć i przewidzieć. Konfederacja wprowadza ten pozytywny element mniejszej przewidywalności, a więc udało nam się rozhermetyzować okrągłostołowy układ bipolarny na polskiej scenie politycznej. Tu, na Podkarpaciu, w Rzeszowie, no cóż, potwierdzamy naszą formę lidera w skali kraju, Podkarpacie i cała ściana wschodnia przoduje. Wyniki Konfederacji w naszym okręgu, w naszym mieście Rzeszowie są znacznie lepsze niż w innych okręgach, zwłaszcza na zachód od Wisły. Tam po prostu no, wygląda na to, że może nie być mandatów. U nas wygląda na to, że będą. Nagrywamy ten materiał jeszcze przed ogłoszeniem wstępnych nawet wyników szczegółowych dla Podkarpacia, dla naszego okręgu. Wiemy już tylko, że pani Karolina Pikuła jako kandydat na prezydenta Rzeszowa jest niekwestionowanym liderem sondaży wstępnych, tak zwanych exit poli, w skali kraju. Jest liderem wśród kandydatów Konfederacji na prezydentów dużych miast. No i z tego jestem rzecz jasna rad i dumny i dziękuję i proszę o jeszcze, bo przecież z tej kampanii idziemy natychmiast do następnej. Trwa już kampania eurokołchozowa, prawda? I my będziemy musieli natychmiast zaraz zapomnieć o kampanii samorządowej, która dobiega końca i płynnym susem przejść do kampanii euro, w której mam nadzieję zobaczymy też liderów list kampanii samorządowej. Oni odegrają istotną rolę w kampanii euro. A nie obawia się pan jakiejś próby przekupstw, na przykład jeśli chodzi o sejmik województwa podkarpackiego, bo jeżeli się okaże, że PiS nie będzie samodzielnie rządził... Szanowna pani redaktor, brawo my! Jeżeli jakieś zostaną wysunięte intratne propozycje korupcyjne, polityczne, no to będzie tylko potwierdzało nasze kluczowe znaczenie dla tej sceny politycznej. I ja oczywiście to mówię pół żartem, pół serio, bo my pozostajemy nieprzekupni, niezłamani i nie do przekabacenia, ale niektórzy sądzą wszystkich innych po sobie i sądzą, że każdego można czymś tam zainteresować i każdą pryncypialność można stępić jakimiś propozycjami doraźnych korzyści. Więc my już chyba dla wszystkich to jest jasne, że nie jesteśmy tutaj wydarzeniem jednego sezonu, że my ruszyliśmy z całą Konfederacją w długi marsz i jestem przekonany, że ci kandydaci, którzy tak pięknie stanęli w szranki w wyborach samorządowych, mimo rażącej dysproporcji potencjału po prostu finansowego, tego zaplecza kampanii, miasto było i region były, jak w całej Polsce, oklejone materiałami, grafiką naszej konkurencji, nieuczciwej konkurencji, która korzysta ze swojej przewagi w tych mediach mainstreamowych, gadzinowych. My na szczęście zawsze możemy liczyć na media prawdziwie niezależne. Nasi kandydaci nie są tutaj sekowani i dlatego mimo tej dysproporcji robimy wyniki. No właśnie, bo dzisiaj, jeśli chodzi o telewizję publiczną, TVP, zostali zaproszeni posłowie różnych opcji politycznych z Podkarpacia do komentowania. Czy wy dostaliście zaproszenie? Nic mi o tym nie wiadomo, ale ta telewizja jest tak publiczna, jak dom publiczny jest, wie pani, domem polskim w tradycyjnym rozumieniu. To jest tak, rzeczywiście. Media publiczne, tak, no to jest
najstarszy zawód świata, prawda, jest reprezentowany w tych mediach reżimowych, gadzinowych, które były prawackie, teraz są lewackie, ale konfederacje zarówno sekują. I poprzedni reżim, i aktualny reżim, nic to, dlatego że dla polskich patriotów to jest między innymi wyznacznik naszej niezależności, nieprzekupności. Im bardziej jesteśmy tępieni, im bardziej jesteśmy nieuczciwie traktowani przez media reżimowe, zwane dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu, publicznymi, tym bardziej widzą nasi wyborcy, że to, co robimy, robimy naprawdę, a nie tak dla picu. I ostatnie pytanie, czy wiadomo, że będzie tura druga, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, czy poprzecie któregoś z kandydatów? No, czekamy na pytania od tych kandydatów. Czekamy na pytania od tych kandydatów, prawda? Jeśli oni lekceważą elektorat Konfederacji, to żadnych pytań ani żadnych koncepcji politycznych w naszą stronę wysuwanych nie będzie. Ale tu znowu nie martwimy się tym, dlatego że to jest długi marsz. Rzeczywistość, ta medialna rzeczywistość, ona z pewnym opóźnieniem nadgania to, co my mamy do powiedzenia. Co mieliśmy do powiedzenia w sprawie mniemanej pandemii? Rzeczywistość to potwierdziła i media się przekonały i nawet niektórzy mainstreamowi politycy teraz się podpinają pod nasz sprzeciw. Sprzeciw wobec lockdownu, wobec przymusu, segregacji sanitarnej, maskowania, testowania, szprycowania. My byliśmy z Polakami, broniliśmy Polaków przed totalniactwem covidowym. Dalej to, co mówiliśmy o eurokołchozie, no to teraz rzeczywistość potwierdza, tak? Ludzie zaczęli sami mówić polexit. To nie chodzi o to, że czujemy się mniej Europejczykami, wręcz przeciwnie, my czujemy się prawdziwymi spadkobiercami tradycji europejskich, cywilizowanych i mamy dosyć tego totalniactwa, które ma oblicze Zielonego Ładu, dyrektywy budowlanej i temu podobnych. To nie jest żaden Zielony Ład, tylko Czerwony Ład, prawda? I rolnicy, na przykład na Podkarpaciu, którzy zauważyli, że tylko Konfederacja była z nimi na przejściach granicznych. Byliśmy na blokadach, byliśmy z transportowcami, byliśmy z leśnikami. I oni to widzą. Wojna, tylko my nie jesteśmy podżegaczami wojennymi. Wszyscy słudzy Ukrainy ścielą się do stóp i meldują się na rozkaz i tylko jedna Konfederacja nie poparła żadnej ustawy z cyklu Ukrainiec Plus i tu na Podkarpaciu głośno mówiliśmy o tym, że sprzeciwiamy się obciążaniu Polaków kosztami cudzych przedsięwzięć politycznych, wojen i nie chcemy, żeby Polacy byli płatnikami wojny ukraińskiej. I tylko my. I w kampanii eurokołchozowej mam nadzieję, że będzie to jeszcze wyżej premiowane niż w kampanii samorządowej. A jeśli z tej kampanii samorządowej Konfederacja tu na Podkarpaciu wyjdzie z paroma istotnymi mandatami, no to będzie to uchwycenie przyczółku, z którego będziemy dalej prowadzić naszą propolską, przeciwną każdemu totalniactwu, zamordyzmowi, zniewoleniu ofensywy. Mówił pan, że od razu zaczyna się kampanię do Europarlamentu. No dobrze, ale czy dowiemy się już na przykład w tym tygodniu, jeśli chodzi o kandydatów? Dawkujmy wrażenia. Obiecuję, że będą silne. Będą silne te wrażenia, bo będą świetni, znani i lubiani kandydaci. Znani z czego? Właśnie z działalności politycznej. To nie będą kandydaci z łapanki, to nie będą ludzie, których państwo poznajecie dopiero z plakatu wyborczego i uczycie się ich nazwiska, to będą ludzie, którzy już mają renomę obrońców polskości, wolności, narodu, zdrowia, życia, majętności Polaków. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję.